Panie Janie, kim byli pana rodzice? Skąd pochodzili? Gdzie się urodzili? No moi rodzice należeli do pokolenia, których plany życiowe zreformowały dwie wojny światowe. Mój ojciec pochodził z Małopolski, zwanej wtedy Galicją, bo to był zabór austriacki. No i w momencie wybuchu I wojny światowej był studentem trzeciego roku prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. No ale tak jak wszystkich Polaków we wszystkich zaborach, wcielono go oczywiście do armii. Ponieważ mój dziadek dzierżawił wtedy majątek Przytkowice w powiecie wadowickim, więc mój ojciec wylądował w 56. pułku wadowickim armii austriacko-węgierskiej. To tak brzmi austriacko-węgiersko, ale to był całkowicie prawie polski pułk. W tym pułku służył na przykład Karol Wojtyła, senior, ojciec naszego papieża, jeszcze jako podoficer. A dowódcą tego pułku był brat mojego dziadka. A służyli tam ludzie, którzy mieszkali w najbliższej okolicy. Ponieważ mój ojciec był już studentem, został wysłany do szkoły oficerskiej na krótkie przeszkolenie i potem z tym pułkiem wyruszył na front. Akurat na tą kontrofensywę austriacką w rejonie Gorlic. Ten pułk zdobywał akurat taką kluczową pozycję wzgórze Pustki pod Gorlicami, gdzie w 2015 roku odbyła się duża państwowa uroczystość stulecia tejże bitwy. Na szczęście przeżył tą bitwę, no i całą tą pierwszą wojnę światową. Ale jak wojna się kończyła, to najpierw właśnie w Małopolsce władzę przejęli Polacy. Ten mój stryjeczny dziadek został pierwszym polskim dowódcą Krakowa, a mój ojciec zgłosił się do Legii Oficerskiej. To była organizacja, która tworzyła polskie wojsko. No i znowu, już wtedy jako podporucznik, został skierowany do Wadowic, do 12 wtedy polskiego już pułku. No i z tym pułkiem zaraz wymaszerował na kolejne fronty. Najpierw na czeski, a potem na odsiecz Lwowa. A potem już niewielka przerwa do wojny zwanej bolszewicką, kiedy przeniesiony do 144 Pułku Strzelców Kresowych bronił Lwowa przed armią Budionnego. W pierwszych dniach sierpnia, kilka dni przed kontrofensywą naszą z Nadwieprza, ojciec został ranny i przewieziony do Przemyśla, do szpitala. Jak został wyleczony, to już się wojna skończyła, ale ojciec nie występował jeszcze z wojska, ponieważ sytuacja nie była wcale taka znowu wyjaśniona. Tylko dostał urlop na dokończenie studiów. Ukończył te studia, zrobił doktorat prawa. W międzyczasie został przeniesiony z Korpusu Oficerów Piechoty do Korpusu Oficerów Sądownictwa i podjął służbę w sądach. W 1926 roku został mianowany sędzią śledczym przy wojskowych sądach. W 1931 roku został kierownikiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gnieźnie. Ożenił się z moją mamą, która pochodziła z przeciwnej strony Polski, bo z Pomorza. Ale mama ukończyła tu germanistykę i uczyła jako nauczycielska w Poznaniu. W związku z tym ojciec wybudował dom w Poznaniu na ulicy Szelongowskiej. Niedługo potem ja się urodziłem i to taki dziwny zbieg okoliczności. Akurat w budynku, w
którym teraz Stowarzyszenie Katyń odbywa zebrania. Bo był to na Kościuszki właśnie przed wojną szpital wojskowy. Pan urodził się w roku 1932, tak? 1932. Mhm. Był pan jedynym dzieckiem? Jedynym dzieckiem. Byłem jedynym dzieckiem, no i całe dzieciństwo na tej ulicy Szalongowskiej spędziłem. Gdyby pan powiedzieć króciutko o tym Szalongu słynnym, bo się mówiło, że taka ekskluzywna to była dzielnica, Za moich dziecięcych czasów to właściwie się dopiero budowało. Te wszystkie domy były stawiane, natomiast na samym Przelągu był ogród i restauracja Bractwa Strzeleckiego, gdzie odbywały się różne imprezy. Ja z młodości pamiętam tylko wspaniałe uroczystości wianków na Warcie, a także zawody pływackie, które się w Warcie odbywały, to obserwowałem właśnie z tych stoków, na których nasz dom stał. Ponieważ byłem jedynakiem w sąsiedztwie, nie miałem żadnych kolegów. W związku z tym szybko się nauczyłem czytać i pisać. W związku z tym rodzice podjęli decyzję, że pójdę rok wcześniej do szkoły. Także w 1938 roku rozpocząłem naukę w Poznaniu na ulicy Wszystkich Świętych. W szkole podstawowej, gdzie uczyła moja mama. Ponieważ w 1939 roku normalnie jeździliśmy w wakacje do jakichś uzdrowisk na wakacje. W 1939 roku nie było już urlopu w wojsku, a ojciec, który pracował wcześniej cały czas w Gnieźnie, został w 1938 roku awansowany do stopnia majora, a kilka miesięcy później przeniesiony do Sądu Wyższej Instancji, do Sądu Okręgowego, ale w Brześciu nad Bugiem. No i tu było tyle problem, że tu miał dom i rodzinę, tam musiał wynająć tymczasowe mieszkanie i rzadko bywał w domu. Pamiętam, że jak przyjeżdżał tu na krótkie urlopy, to trudno się było mu ode mnie, powiedzmy, odseparować, także nawet zabierał mnie na spotkania ze swoimi przyjaciółmi, które tu się odbywały, jak tylko przyjeżdżał, na Placu Wolności, w tym wejściu, gdzie było najnowocześniejsze kino Słońce, prowadził restaurację, znany restaurator Jóźwiak, i tam się ci panowie umawiali. Ja dostawałem tam to, co sobie wybrałem z przeczytanej karty, bylem się nie odzywał i nie przeszkadzał panom w dyskusji. No a panowie toczyli rozmowy, zwłaszcza na temat sytuacji politycznej, która była wtedy bardzo napięta. Było to dla mnie, powiem uczciwie, dosyć zaskakujące przeżycie, bo w szkole nauczono mnie takiej piosenki, że nikt nam nie weźmie nic, nikt nam nie zrobi nic, bo z nami śmigły ryc, a tu z tych rozmów tych panów wcale nie wynikała taka pewność natychmiastowego zwycięstwa nad Niemcami. Co wynikało z tych rozmów? Ci panowie byli wątpiącymi, czy w sytuacji naszego uzbrojenia, naszej organizacji damy radę powstrzymać na tyle długo, zanim nasi alianci zdążą zareagować. Nie wiedzieli niestety, że alianci w ogóle nie zareagują praktycznie. W 1939 roku, ponieważ nie było urlopu w wojsku, moja mama zaprosiła swoją mamę, czyli moją babcię, która mieszkała w Grudziądzu, żeby przyjechała tu do naszego domu, a mnie wzięła i pojechaliśmy na całe wakacje do Brześcia nad Bugiem. Jak się kończyły wakacje, sytuacja była widocznie coraz bardziej napięta, ale matka nauczycielka musiała przecież przyjechać
podjąć pracę, uzgodniła z ojcem takie postępowanie, że na razie mnie zostawił u ojca, bo to przecież daleko od frontu, i przyjedzie po mnie w kolejnych niedzielę. Natomiast gdyby wybuchła wojna, to w Łódzku mieszkał brat ojca i ojciec poprosi moją stryjenkę, żeby mnie wzięła do siebie i się mną zaopiekowała. No, matka oczywiście nie dotarła już do Poznania, bo linie kolejowe były zajęte przez transporty mobilizacyjne i wojskowe. Utknęła gdzieś pod Kutnem w jakimś majątku, przeczekała tę bitwę i pomogła temu właścicielowi tego majątku w pierwszych kontaktach z zaborcą, no bo znała język. No i w końcu dojechała do Poznania. Natomiast próby kontaktu ojca z Łódzkiem spełzły na niczym. W związku z tym ja chodziłem z ojcem do Twierdzy Brzeskiej, gdzie służył. Ojciec mnie zostawił zawsze w klubie oficerskim i prosił personel, żeby na mnie miał oko, a ja sobie mieszkowałem po tej twierdzy, a jak był nalot, to uciekaliśmy wszyscy do dolnych kondygnacji. No, z początku była bardzo, właściwie praktycznie nie było obrony przeciwlotniczej, a tymczasem prawdopodobnie z Prus Niemcy bardzo często naloty robili nie tylko na twierdzę, ale również na miasto. Właściwie jedyną obroną, tak pamiętam z komentarzy, to był CKM z twierdzy, który próbował ich odstraszyć, ale oni latali tak nisko, że widzieliśmy czasem no, sylwetki pilotów, bo nie było właściwie praktycznej obrony. Dopiero jak wódz naczelny wyjechał z Warszawy do Brześcia, to było w nocy z 6 na 7 września. Ja oczywiście daty nie pamiętam, tylko znam ją z późniejszych lektur. To ojciec mi powiedział rano, gdzie nie wolno mi chodzić, bo tam jest strefa dla VIP-ów, powiedzmy. I wtedy się pojawiło działko przeciwlotnicze, produkowane przez nas na licencji. I taki młody porucznik z załogą je obsługiwał. Następnego dnia drugie działko, więc jak to się zagrzało, to oni przeskakiwali na drugie. I wtedy Niemcy już musieli zachowywać, no, że tak powiem, większy dystans w tych nalotach. Nie wolno wejść słowo. Tak. Widział pan fizycznie Rydza Śmigłego? Nie miałem okazji. Ale krótko potem on ruszył dalej, no a myśmy czekali na dalsze rozkazy, co sąd ma robić. Przepraszam. Sądzę, że koło 11 września dopiero przyszedł rozkaz ewakuowania sądu w kierunku południowo-wschodnim. Policja postawiła autobus i kierowcę. Naładowano jakieś dokumenty oraz personel tego sądu. Oprócz mnie jeszcze było chyba 2 albo 3 oficerów, którzy mieli rodziny też. I tym autobusem ruszyliśmy właśnie na wschód. Szybko się okazało, że we dnie się nie da jechać, bo Niemcy nawet już po zrzuceniu gdzieś tam bomb, to jeszcze latali nad trzosą i strzelali z karabinów maszynowych, a myśmy musieli uciekać w pole. Także podróż dalsza odbywała się raczej nocą. Przeżył pan taki nalot autobusu? Tak, oczywiście. Uciekałem w ziemniakach, żeśmy chowali się. Jako mały chłopiec mocno pan to przeżył? No wie pan, to jest jeden ciąg stresu. A stres się zresztą zaczął wcześniej, bo taki był incydent w samym Brześciu. Przecież ja miałem letnie rzeczy. Ojciec zabrał mnie do sklepu Bata i chciał mi kupić buty takie bardziej typowe na jesień. I nagle, właściwie bez zapowiedzenia nalotu, nagle nadlecieli Niemcy.
I pamiętam tylko, że huk, ojciec mnie złapał i skoczył pod taki filar, który na środku sklepu podtrzymywał sklepienie. Ściana za sprzedawcą się posypała na ladę. Jak się potem okazało, bomba zeszła po tej ścianie i nie wybuchła, no bo gdyby wybuchła, to byśmy tu dzisiaj nie rozmawiali. Jak żeśmy wyszli z tej ruiny sklepu, no to w okolicznych bramach leżały trupy ludzi. Nie wiem, jak to się stało, że warstwowo, tak, nie pionowo, tylko warstwowo leżeli. Obok stała staruszka nad wielką dziurą w ziemi i płakała, że tu przecież przed chwilą, bo ona wyszła na zakupy, tu cała jej rodzina gdzieś jest w tym dole. Zabudowa Wrześcia była taka rozmaita, nie tylko kamieniczki, ale i domy drewniane. Nic z tego nie zostało. Także ten stres już się wtedy zaczął. Te szosy pełne trupów koni, powiedzmy, bo zwłoki ludzkie usuwano. Tak dojechaliśmy do Łódzka. Tam się okazało, że mieszkanie stryjostwa jest zamknięte, a sąsiedzi nie wiedzą, gdzie oni się udali. Jak się potem okazało, no, stryj oczywiście się zgłosił w ramach mobilizacji, chociaż z Legionów został zwolniony ze względu na wadę serca, a stryjenka z dwoma młodszymi ode mnie córkami bała się sama zostać i przeniosła się do siostry. No ale ponieważ nie było kontaktu w Łódzku, musiałem jechać dalej z tym transportem. Tak zajechaliśmy do Zaleszczyk. W tych Zaleszczykach, tuż przed mostem, komendant sądu, który był szefem tego transportu, po rozmowie ze Strażą Graniczną powiedział, wrócił i powiedział mniej więcej tak. Panowie oficerowie, jako jednostka nie możemy przekroczyć granicy, bo nie jest otwarta. Natomiast zachęcam, zwłaszcza tych, którzy mają rodziny, żeby się przebrać w cywilne ubranie i można przejść do Rumunii. No ale jaki oficer w czasie wojny i walki z przeciwnikiem, powiedzmy, skorzysta z takiej okazji? Dopiero dwa dni później przez sąsiednie przejścia wódz naczelny przejechał ze sztabem. A myśmy mieli problem, bo było tak tłoczno tu sprzętu, z różnych pojazdów po tej stronie, że autobus nie miał jak zawrócić. W związku z tym myśmy wysiedli. Autobus przez ten most w Zaleszczykach przejechał na drugą stronę. Tam taki placyk, na którym on zawrócił, przyjechał z powrotem. Myśmy się załadowali z powrotem do autobusu i pojechali dalej w kierunku wschodnim, zajechaliśmy do Równego, takie miasto blisko wschodniej granicy. Tam również żadnych rozkazów, żadnych poleceń nie było. No to komendant podjął decyzję, wyjechaliśmy jeszcze dalej na wschód szosą z Równego, kilkanaście kilometrów, nie wiem ile, i skręciliśmy parę kilometrów na północ do takiej wsi, gdzie było duże gospodarstwo polskiego kolonisty. Żołnierze z pierwszej wojny otrzymywali po parę hektarów tam na tych ziemiach i mieli tam szerzyć kulturę rolną naszych stron. No i to było właśnie tego typu gospodarstwo. Miał bardzo dużą stodołę, w której ten cały nasz transport się zmieścił. Nie wiem, czy to było następnego dnia, czy jeden dzień jeszcze później zrobił się straszny ruch w powietrzu. Ale ponieważ ja, mimo tego wieku, byłem zafascynowany lotnictwem, więc stwierdziłem, że to nie są polskie samoloty. Wspomniałem o tym lotnictwie. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze wracam do 1939 roku, jak
jak usłyszałem w radio, że utworzono Fundusz Obrony Narodowej, to poszedłem do mamy i oświadczyłem, że moje oszczędności na mojej książeczce PKO, które ciułałem na rower, przeznaczam na fund. No to mama zdziwiona, ale zadowolona, zawiozła mnie na Plac Wolności, gdzie PKO było, akurat tam, gdzie dzisiaj jest. No i przekazaliśmy te moje 20 parę złotych na fond. Byłem tylko rozczarowany, bo pytam potem mamy, czy starczy na samolot. Musiała mnie wyprowadzić z błędu. No ale tak się do dzisiaj zastanawiam, dlaczego chłopaczek po pierwszej klasie uważał, że samolot to jest najważniejsza część uzbrojenia, a myśmy dalej stawiali na kawalerię. No ale znalazłem wytłumaczenie potem, dlaczego tak się stało. No w każdym razie wtedy, na tej wsi, kiedy te samoloty zaczęły latać, do tej wsi nie docierały żadne informacje, bo ani Armia Czerwona nie przeszła przez tą wieś nic. No ale komendant sądu wysłał młodszych oficerów samochodem prywatnego uciekiniera, który też się zatrzymał w tym samym gospodarstwie, a miał samochód. Podjechali do głównej szosy zobaczyć, co się dzieje. No i wrócili z taką informacją, że Armia Czerwona weszła na te tereny, żeby zabezpieczyć ludność przed hitlerowskim najazdem i zabezpieczyć przed wkroczeniem tu Niemców. No dobrze, no to jak taka sytuacja, to komendant stwierdził, że nie ma co dłużej czekać, tylko się na następnym dzień załadowaliśmy rano do autobusu i jedziemy z powrotem do szosy. A na szosie już ciąg różnych jednostek naszego wojska ze wschodu ciągnął właśnie w kierunku Równego. Ale regulowali już ruch radzieccy żołnierze i oczywiście przepuszczali swoje jednostki jako pierwsze, więc to trwało długo. Myśmy jechali kawałek, znowu stawali. Przed nami akurat jechała grupa Poznańskiego Pułku Lotniczego. Ojciec nawet wyszedł na którymś postoju zapytać, czy nie ma tam mojego kuzyna, bo mój kuzyn jeszcze w liceum zrobił uprawnienia pilotażu, w związku z tym został zmobilizowany, chociaż nie miał 18 lat. Ale nie było go tam w tej części tego oddziału. I tak powoli posuwaliśmy się w kierunku Równego. Mijaliśmy ze dwa albo trzy wielkie obozowiska w polu Armii Czerwonej. Oni tam na ogniskach sobie grzali puszki, nam przyjaźnie kiwali, no wszystko wyglądało na jakiś taki układ no, neutralny. Dopiero jak wjechaliśmy do Równego, zauważyliśmy trup policjanta granatowego. No to ojciec natychmiast kazał zerwać kierowcy epolety z jego munduru. On nie miał granatowego, tylko miał letni, taki jasnopiaskowy, więc może to go uchroniło. No i jeszcze kawałek ujechaliśmy, a tam już kolejno na takiej szosie wjazdowej do centrum zatrzymywano kolejne jednostki, rozbrajano i sadzano na trawniku, który był wzdłuż tej drogi. Tak samo, to samo i nas spotkało. Nie? Myśmy musieli usiąść na tym trawniku. Autobus zrewidowano, broń odebrano, autobus odjechał, a myśmy siedzieli tam no, kilka godzin do późnych popołudniowych godzin. Teraz w momencie, kiedy już się zaczęło tak powiedzmy wieczorny zmierzch powoli zaczął zapadać, to nagle poderwano wszystkich i ta kolumna obstawiana w częściach przez oczywiście strażników ruszyła w kierunku centrum.
tym momencie oficer prowadzący tą moją część grupy zauważył, że ja tam wzrost nie pasuje i powiedział, że ja tam nie mogę iść. Kazał ojcu przekazać mnie pod opiekę przypadkowo przechodzącej kobiecie. Ojciec zdążył tylko napisać na kartce moje dane i adres stryjostwa z prośbą, żeby powiadomiła stryjenkę, żeby mnie odebrała, dał jej jakieś pieniądze i moją walizeczkę z rzeczami. Oni odmaszerowali, a ja z tą panią poszedłem z powrotem na przedmieścia, gdzie ci państwo mieli domek w ogródku. Jak się okazało, mąż tej pani był listonoszem i dorabiał tam jeszcze jako szewc trochę. No i tam u nich na razie zostałem. Ale niedługo, ponieważ po paru dniach przyszła jakaś pani i mnie zabrała do miasta, do mieszkania dużego. Co się potem okazało? Kolumna szła do więzienia, gdzie tworzono spisy internowanych, no bo przecież wojny nie było, trudno mówić o jeńcach. Ojciec, oczekując na spis, znalazł się w celi razem ze starostą Równego, do którego przyszła żona. Ojciec jej również dał kartkę z namiarem na mnie, na tą panią i ona mnie odebrała od tej pani i ja u niej dalej czekałem na przyjazd stryjenki. Kontakt zaraz się urwał, ale po paru dniach ta moja stryjenka przyjechała, widocznie była sprawdzić, co się w domu dzieje i znalazła korespondencję. Przyjechała po mnie, ale nie odjechaliśmy zaraz, tylko panie jakoś zorganizowały w mieście trochę żywności, jakiś chleb, jakieś masło. Załadowaliśmy w tę moją walizeczkę i poszliśmy gdzie? Do parku. Bo jak się okazało, więzienie w Równym nie mieściło tej dużej ilości zatrzymanych. W związku z tym Rosjanie ogrodzili po prostu kawałek parku zasiekami z drutu kolczastego. Tam wykopano jakąś latrynę w kącie i ci nasi internowani spędzali tam te dni całe na trawniku po prostu w tym parku. Pań nie chcieli wpuścić strażnicy, ale mnie jakoś po zrewidowaniu przepuścili, także wszedłem tam również do tego obozu i z ojcem spędziłem te ostatnie chwile siedząc przy takim ognisku, które sobie panowie tam palili i zaniosłem mu te rzeczy, które te panie zdołały. Nie pamiętam oczywiście wiele z tego, ale utkwiła mi tam jedna rzecz, bo tam panowie mocno dyskutowali nad swoim teraz położeniem. I pamiętam, że jeden z oficerów powiedział chyba lepiej, że jesteśmy u ruskich, bo to przecież Słowianie. No, nie wiedział, że tym razem się pomylił. Na drugi dzień poszliśmy znowu z kolejnym jakimś zakupem, ale już nas nie wpuszczono. Ojciec zdążył nam krzyknąć, jutro nas gdzieś wywożą. No i to był taki, powiedzmy, ostatni kontakt, już teraz wzrokowy, z moim ojcem. No pojechaliśmy wtedy już ze stryjenką do Łódzka i czekaliśmy na stryja, który się po paru dniach pojawił i podjął działania w kierunku uzyskania dla mnie przepustki, abym w transporcie uciekinierów z zachodniej części kraju mógł przejechać z powrotem pod opiekę matki. Trwało to dosyć długo, ale udało mu się to załatwić. I mnie załadowali gdzieś tam pod koniec stycznia do takiego transportu w Łódzku. No, oczywiście to były wagony towarowe,
nikt nie było. I myśmy z Łódzka do granicy, nie wiem, czy tam jest 150 kilometrów, jechali 3 dni. No bo znowu wojskowe transporty, tam się więcej stało. Jak 2 lutego, zima była wtedy bardzo mocna, olbrzymie śniegi, rankiem słońce pięknie świeciło. Minęliśmy Bug i tego ostatniego sołdata, który stał po tamtej stronie. I wjechaliśmy do Chrubieszowa. Transport stanął. No ale ludzie, którzy byli, ja z taką kartonikiem na szyi, z adresem, tam się opiekowali mną w tym czasie współewakuowani. 2 lutego 1940 roku, piękny słoneczny dzień, ogromne zaspy śniegu, zima bardzo ostra, transport uciekinierów przekroczył Bug i wjechaliśmy na stację w Chrubieszowie. Po jakiejś chwili ludzie będący przy drzwiach stwierdzili, że kogoś szukają. No po dłuższej chwili, jak ten patrol niemiecki doszedł do mojego wagonu, to się okazało, że szukają mnie. No, cały byłem przerażony, bo o Niemcach miałem wyobrażenie jako o tym najgorszym wrogu. No, ale zabrali mnie z tego wagonu i razem z moją walizeczką i zaprowadzili mnie na wartownię. Tam posadzili mnie między skrzynką granatów a stojakiem na broń i kazali czekać. Na szczęście ja trochę rozumiałem po niemiecku, ponieważ moja babcia właściwie nie nauczyła się nawet dobrze po polsku aż do wybuchu wojny. Trwało to może 20 minut, może pół godziny i na dworzec zajechała karetka, sanitarka wojskowa. A z tej sanitarki wysiadła moja mama. Jak się okazało, mama powiadomiona przez stryjostwo, że wsadzają mnie do takiego to a takiego transportu, wsiadła bezczelnie do wagonu Nur für Deutsche, nawiązała dzięki swojemu językowi rozmowy z niemieckimi oficerami tam jadącymi i wybrała sobie jakiegoś pułkownika, który jej się wydawał bardziej uczciwym człowiekiem. Jak się okazało, trafiła dobrze. Był to bowiem komendant szpitala wojskowego w Chrubieszowie, który nie dość, że mamy wiózł bez właściwie przepustki w strefę nadgraniczną, to jeszcze siostrom w szpitalu kazał przygotować mamie łóżko i mama tam 3 dni na mnie w tym Chrubieszowie czekała. Tak oto wróciłem w objęcia mamy i pojechaliśmy wtedy zaraz, no z różnymi jeszcze po drodze przygodami, bo z tego pociągu, do którego nas wsadził, nie wolno było na polskich stacjach wysiadać, ale jakoś bezczelnie wyzywając tych, co na nas krzyczeli, żeśmy wysiedli i dojechaliśmy do siostry ojca, która w tej wsi, gdzie kiedyś dziadek dzierżawił majątek, a potem jak właściciel tych okolicznych majątków zaczął je wyprzedawać, kupił folwark i tam rezydowała najstarsza siostra mojego ojca, tam żeśmy się zatrzymali. Matka w międzyczasie, będąc jeszcze w Poznaniu, otrzymała przesyłkę ze Stalagu. Cóż się okazuje? Polski podoficer, który jako pochodzący z Poznania też został wydany przez Rosjan Niemcom. Myślał, że wróci do Poznania, ale nie. Niemcy tych ich wszystkich od razu zawieźli do Stalagu, no i używali jako robotników potem na swoim terenie. I ten właśnie pan napisał do mamy, że spotkał ojca
w Szepietówce. To był taki obóz przejściowy, gdzie znowu spisywano ich wszystkich i rozdzielano między różne obozy, między właśnie Ostaszków, Kozielsk i Starobielsk. To była taka informacja, która pochodziła z listopada. Następne informacje przychodziły na adres tego stryja do Łódzka. To była kartka napisana przez ojca w listopadzie i w grudniu. Ale ojciec musiał dostawać już informacje zarówno od stryjostwa, jak i od mojej mamy, bo ostatnia wiadomość od ojca to był telegram do Przytkowic, właśnie tam do tej siostry nadany, a już w kartce do stryja pisał, że się cieszy, że ja jestem już pod opieką mamy, czyli informacje do niego dotarły. No i po tym telegramie zapadła oczywiście cisza. A telegram był, przepraszam, z jakiego dnia? Z marca. Marzec 40. Z marca. Długi czas nie było nic wiadomo. No aż do sprawy, kiedy Niemcy nagłośnili Katyn. Oni o Katyniu już byli poinformowani rok wcześniej przez zresztą też poznaniaka pana Rubasińskiego, który był włączony do brygady TOT, tej budowlanej. Ale im to wtedy nie zależało na nagłośnieniu. Dopiero jak się potknęli pod Stalingradem, to próbowali zmienić nasze nastawienie do siebie i próbowali to politycznie rozegrać. No, na liście oczywiście ojca nie było, bo w Katyniu leżał Kozielsk, a ojciec w Starobielsku. No, były to już poważne obawy, co się stało, ale przecież część oficerów ocalała. Chyba 480 oficerów ocalało z różnych obozów i znalazło się na przykład w armii Andersa. Tego nie mogę, zawsze ta nadzieja była, że może i ojcu się udało. Ponieważ nie było jeszcze żadnych wiadomości właśnie ze strony tych, którzy ocaleli, to zawsze jeszcze mama liczyła, że może gdzieś w Łagrze. Bo też takie wieści chodziły. No i tak w końcu do końca żeśmy praktycznie, no oczywiście ta nadzieja gasła z latami. Ale pierwsza informacja taka konkretna to było przyznanie się Gorbaczowa, że to oni zrobili i wręczenie prezydentowi Jaruzelskiemu pierwszych akt, bo ze Starobielska mamy tylko jedynie wykaz jeńców. I tam mój ojciec właśnie w tym wykazie figuruje. W ogóle nie było wiadomo zresztą, gdzie oni są pochowani. O ile o Katyniu było już coraz głośniej, chociaż ta pamięć była przechowywana, bo mimo usiłowań władzy, żeby wyciszać sprawę to jednak docierały do kraju wydawnictwa z zachodu ludzi, którzy ocaleli też cudem i którzy byli do ostatniej chwili tam. O tyle ze Starobielska nie było żadnych informacji. Ale Rosjanie wykorzystywali również nasze firmy do robót inwestycyjnych na swoim terenie. I bodajże nasz Energopol budował coś w rejonie Charkowa i pracownicy tej firmy dowiedzieli się od miejscowych, że w lesie pod Charkowem ziemia wyrzuca czasem jakieś rzeczy, między innymi polskie guziki. Który to był rok? To, o czym pan mówi? To był rok 89 chyba. Zresztą mam tu zdjęcie, które przywiózł nam
redaktor naszej gazety. Świętej pamięci redaktor. On tu 90, lipiec 90 rok, to jest zdjęcie. To jest zdjęcie głazu i pierwszej wiązanki. Na tym miejscu, gdzie prawdopodobnie leżą nasi, bo to były tylko domysły. Już mogę odłożyć. Co z tymi doniesieniami energetycznymi? W związku z tym nasza Rada Pamięci Walki i Męczeństwa z panem przewoźnikiem, sekretarzem, podjęli działania w kierunku umożliwienia nam sondażowych wykopów i badań. No, było to bardzo trudne, bo przecież mimo oświadczenia Gorbaczowa, to bardzo wielkie grupy decydentów radzieckich byli przeciwni temu, co on zrobił i dalej szli w zaparte, że to nie oni i że to jest fałszywa wiadomość. Oni chcieli wymazać tą sprawę ze swojej historii. No ale pan Andrzej, świętej pamięci, pan przewoźnik, miał wyjątkowe umiejętności dyplomatyczne. Potrafił naprawdę załatwić rzeczy nie do załatwienia. No i w końcu doprowadził do tego, że w 91 roku wyznaczono nam, nie wiem, 3 czy 4 tygodnie na możliwość zrobienia badań w tym terenie. No jak ten teren wyglądał, to na zdjęciu widać. Las, kompletnie wszystko zarośnięte. Mało tego, jeszcze stale występowały trudności techniczne, a to nie można było dowieść ludzi, bo to wojsko kopało. A to jakieś znowu przeszkody innego typu występowały. No, tylko dzięki znowu umiejętnościom dyplomatycznym prokuratora Śnieżki, który wtedy tę sprawę prowadził, w ogóle zdążono zrobić na tym terenie 15, znaczy odkryto 15 grobów, z tego tylko dwa polskie. Bo w Charkowie jest tak, że nasi oficerowie byli kładli w luki między grobami wcześniej zamordowanych Rosjan. To było takie miejsce, gdzie charkowskie NKWD miało wysypane żużlem dojazd, żeby nie utonęły w tym lesie ciężarówki i tam swoich obywateli już od lat 30. kładli. A jak przyszło do likwidacji obozu Starobielskiego, no to trzeba było w te przerwy, w te luki wykopać znowu z doły i pochować. No ale to już był ślad, że jest faktycznie to miejsce. Potem trwały przygotowania i negocjacje. W międzyczasie rozpadł się Związek Radziecki. W związku z tym trzeba było teraz zacząć negocjacje z Ukrainą, bo w międzyczasie Charków został ukraiński. No i w 1994 roku pojechała już mocna ekipa pod wodzą profesora Koli z Torunia, archeologa. No i fachowo podeszli, jak to archeolodzy mają już opanowaną tą sprawę, zbadali cały teren tego cmentarza. I przez 3 lata prowadzono tam prace ekshumacyjne. Oczywiście odkryto tam ponad 3800 ciał Polaków, ale różnych, bo nawet odkryto resztki ciał kobiet w tych grobach, więc pewnie jeszcze jakieś rodziny Polaków też tam były wspólnie pochowane. No następnie ja miałem to szczęście, że akurat byłem w zarządzie naszego stowarzyszenia odpowiedzialny za Starobielsk, więc w 91 roku w sierpniu pojechałem z delegacją rządową
na zakończenie tych pierwszych prac ekshumacyjnych. Pracownicy Energopolu przygotowali tam wszystko, nawet nam krześlo poustawiali w tym lesie. Wtedy odprawiał mszę biskup Głódź, który był wtedy kapelanem wojskowym. Delegacja rządowa to był pan Lech Kaczyński, wtedy pracownik sekretariatu prezydenta Wałęsy, no i minister Żabiński z ramienia rządu. Po tej uroczystości, to był jednodniowy wyjazd, po tej uroczystości podjęto właśnie starania o kontynuowanie prac ekshumacyjnych, a także o to, żeby można było wybudować tam cmentarze. No i tu znowu talent pana przewoźnika dał o sobie znać, że mimo różnych kolejnych oporów, przerw w tej działalności, doszło do tego, że te cmentarze zostały zbudowane. Byłem jeszcze dwa razy w Charkowie. W 1998 roku był zorganizowany przez wojsko pociąg dla rodzin. Jechaliśmy z Olkusza, bo tam jest szeroki tor, do Charkowa takim specjalnym pociągiem. Była uroczystość murowania kamienia węgielnego. A w 2000 roku byliśmy wtedy już z żoną na poświęceniu tego cmentarza. Wtedy premier Buzek jako przedstawiciel rządu reprezentował nas i prezydent i premier Ukrainy brali udział w tej uroczystości. W międzyczasie myśmy tu od razu po rozeznaniu sprawy, że tego Charkowa, oczywiście przywiozłem z tej pierwszej wyprawy ziemię stamtąd. Kto inny był w Katyniu, kto inny był w Miednoje, wszyscyśmy poprzywozili ziemię z tamtych grobów i podjęliśmy tu jako Stowarzyszenie Katyń, które powstało w 1989 roku. Przygarnął nas najpierw, przygarnęli nas jezuici najpierw. No i potem podjęliśmy działania w oparciu o wojsko i podjęliśmy starania o budowę pomnika. No to był okres, kiedy władza starała się nam nie przeszkadzać, więc udało nam się od razu uzyskać dzięki prezydentowi Poznania miejsce, który zaproponował nam, żeby pomnik stanął tam, gdzie teraz stoi, czyli w ogrodzie Różany przy zamku. Prezydent Witucki. No i powołaliśmy komitet budowy pomnika, ponieważ żona się z plastykiem zna te sprawy, więc zgłosiła, że może napisać akt erekcyjny, bo wie, jak to zrobić, no to ją zaraz też wciągnięto do tego komitetu. Ja postarałem się o wykonanie urn odpowiednich na tę ziemię, którą żeśmy poprzywozili z tych obozów. Żona przekonała pana pułkownika, który był delegatem do tego komitetu, że z gilzy zrobili taką właśnie tubę na ten akt erekcyjny. No i wojsko znalazło nam taki wielki głaz, który przywieźli tutaj i tam była tabliczka, że w tym miejscu stanie pomnik. No to ponieważ też żona się na tym zna, to myśmy opracowali regulamin konkursu na pomnik. Ogłosiliśmy wtedy ten konkurs zamknięty. Chodziło nam o to, żeby twórcy bardziej zaangażowani w pomniki panujących ówcześnie
raczej się w to nie angażowali. No i dzięki moim tam kontaktom z muzeum, to pan Tadeusz Jeziorowski, kierownik Muzeum Wojskowego, urządził nam wystawę tych projektów, no i przygarnął tam komisję, która wybierała projekt. No i wydrukowaliśmy jako stowarzyszenie cegiełki. No i przystąpiliśmy do zbierania funduszy. No niestety w okresie późniejszym się trochę sprawy skomplikowały. Bo 2 czy 3 lata później Rada Miasta miała zastrzeżenia co do miejsca posadowienia pomnika. No, uznano, że ostatni cesarski zamek w Europie jest rzeczą istotną i na tym tle powstały nieporozumienia. No ale po jakimś czasie udało się to pokonać. Tylko że wtedy, to już lata minęły, wtedy już, a myśmy już nie mieli pieniędzy tyle, więc w związku z tym powstała kolejna koncepcja, żeby wspólnie z Sybirakami to zrobić. No i w związku z tym, to już myśmy wtedy nie działali w zarządzie. Trudno mi wtedy teraz powiedzieć, jak to dalej doszło, no ale sprawa została zrealizowana. Pomnik stoi do dzisiaj. Stoi jako pomnik ofiar Katynia i Sybiru. I tak? Sybiru. W ten sposób. A zostało odsunięte w 97? Wie pan, w tej chwili nie powiem. Chyba coś tak, ale tej daty nie pamiętam, bo ja już nie byłem w to zaangażowany. Rozumiem. Dobrze, a proszę mi powiedzieć jeszcze, wracając jeszcze troszkę do tego pana osobistego wątku związanego z Starobielskiem, z miejscem pochówku pana ojca, czy... Bo tam były ekshumacje, były też jakieś działania identyfikacyjne, prawda? Tak. Czy udało się odnaleźć szczątki? Nie, nie udało się. W ogóle z tych wszystkich ciał, które tam wydobyto, udało się około 200 osób zidentyfikować ze względu na posiadane jakieś tam papierośnice czy jakieś inne rzeczy. Przecież oni co chwilę byli rewidowani, pozbawiani różnych rzeczy. Także i tak cudem trzeba nazwać to, że w ogóle aż tyle udało się zidentyfikować. Jeżeli chodzi na przykład o Katyn, to zachowały się listy wywozowe. To znaczy wiadomo, kto jechał w jakim obozie, w jakim konkretnym grupie i w których dniach. W Starobielsku jest wyłącznie wykaz jeńców. Nie ma żadnych innych danych. Nawet no, wspomniałem tu prokuraturę Śnieżka, dzięki któremu w ogóle te pierwsze badanie przebiegło. Muszę powiedzieć, że byliśmy bardzo zmartwieni, bo pan Lech Kaczyński wtedy przywiózł mu, jak żeśmy jechali na to zakończenie, dymisję. Czemu? No bo jacyś dziennikarze obrobili go, że tak powiem. Napisali, że pije z Ruskimi. No jak miał nie pić z Ruskimi, jak inaczej by nie załatwił, żeby w ogóle pozwolili kopać. W związku z tym przez te nieporozumienia się tutaj mocno opóźniły sprawy. Potem spotkaliśmy prokuratora Śnieżkę, nomen omen, w Jerozolimie, jak byliśmy w Ziemi Świętej, i pytam go się, bo on później w ogóle zrezygnował z dalszego prowadzenia śledztwa, bo potem mimo tego odwołania został przywrócony i prowadził dalej bardzo intensywnie polskie śledztwo związane z tymi zbrodniami. No on mi wtedy powiedział tak, no wie pan, dalsze śledztwo miałoby teraz sens, gdyby nasi politycy zechcieli się dogadywać z rosyjskimi politykami, wtedy może by się udało wydostać dalsze dokumenty, które na pewno tam są. Niestety w tej chwili nie ma takiej woli politycznej. No to ja mówię, nie będę teraz firmował śledztwa, które się nie toczy.
Także tam były okresy, wie pan, bardziej przyjazne i bardziej takie zimne. I to wszystko wpływało. Teraz mamy okres? Teraz nie wiem w ogóle, czy mamy jakiś okres. W ogóle były śmieszne, czasem w takiej sprawie trudno mówić o śmieszności, ale proszę sobie wyobrazić. Jedziemy znowu pociągiem wojskowym w 2000 roku na to poświęcenie cmentarza. Jedzie pociąg złożony z wielu wagonów, jedzie dużo rodzin i jedzie kompania honorowa i orkiestra nasza bodajże. Proszę sobie wyobrazić, że na granicy nie pozwolą im przewieźć broni. Kompania honorowa, która ma to, jak salwę honorową oddać. No na szczęście generał, który był szefem tego naszego całego pociągu, zadzwonił do prezydenta wtedy Kwaśniewskiego, że jest taka sytuacja. I my tu przyjechaliśmy do Charkowa, nas odwożą do Piatihatek, taka wioska, gdzie był taki ośrodek wypoczynkowy, gdzie nam pozwolono po tej podróży trochę się ogarnąć i podjęto nas śniadaniem. Patrzymy, przyjeżdżają samochody z bronią. Prezydent Kwaśniewski załadował jakąś inną broń i przywiózł tam samolotem. Dzięki temu ku zdumieniu Ukraińców nasza kompania znowu wystąpiła z bronią. No, wracamy stamtąd. Zatrzymaliśmy się w Łódzku. Ja mówię do żony, wiesz co, chodź wyjdźmy, chociaż trochę pospaceruję po tym peronie, z którego wyruszałem do Polski. My pociąg stoi, my sobie spacerujemy. Słyszę, podjeżdżają wojskowe samochody, wybiegają Ukraińcy. Gdzie wasz generał? Co oni chcą zrobić? No mówię, no w tym wagonie. A im się przypomniało, że go nie przywitali chlebem i solą. I oni lecą z tym chlebem i z tą solą, to widać, jak my wracamy. No, to są takie sprawy, które dopiero się im przypomniały po całej sprawie. No nie do pracowania. Te stosunki są trudne. No, wiadomo, z Ukrainą zwłaszcza, no bo mamy te wojenne zaszłości. A chciałem się zapytać o pana, bo tutaj troszeczkę nam ta opowieść przepłynęła pomiędzy tym okresem wojennym a współczesnością. Pan wspominał, że w końcu wojny podejrzewaliście bardziej niż wiedzieliście, że ojciec nie żyje, tak. Bo znaliście już historię Pacławę Katyńską, głowę w domu w Katyniu. Czyli to było takie podejrzenie bardziej, tak? Podejrzenie bardziej. I taka niepewność. Niepewność. I pana mama żyła z taką niepewnością przez długie lata. Mało. Pisała do wszystkich możliwych instytucji. Do Szwajcarii, do Czerwonego Krzyża. Do ambasady polskiej. Z ambasady polskiej nam odpisano, że taki się nie zgłosił. Nawet napisała do swojego wuja, który był przeorem w São Paulo, w Brazylii, jezuitów, że bo rozeszła się plotka, że Rosjanie za 10 dolarów wypuszczają. Nie? No, matka nie miała dolarów, ale jej wuj odpisał, że on nie dysponuje własną kasą i nie może nas pomóc. No, mama do końca trzymała jeszcze jakieś pelisę po ojcu, licząc na to, że jak już z tego łagru, jeżeli przyjdzie, to będzie obdarty. No ale tak w miarę lat, no to już ta nadzieja gasła. Gdyby pan powiedzieć jeszcze troszeczkę o losach mamy i o własnych losach powojennych. No myśmy byli obywatelami drugiej kategorii albo trzeciej. Moja mama podjęła pracę po wojnie, ale już ją skierowano nie do na przykład liceów, tylko do zawodowych szkoły. I polecono jej zorganizować internat i stołówkę dla szkoły spółdzielczej.
Dzięki temu myśmy tam dostali pokoik służbowy, a to było urządzane na ulicy Noskowskiego, w tych willach koło opery. Tam przed wojną była klinika okulistyczna, która wchodziła chyba trochę w skład tego żydowskiego cmentarza, szpitala, który był tam, gdzie w tej chwili jest pan. Mhm. I w tych budynkach mama organizowała tę stołówkę i ten internat, a na parterze w tych klasach była normalna nauka. No ale chyba w 54 roku oświadczono mamie, że nie ma zapotrzebowania na angielski i niemiecki, bo mama tych dwóch języków uczyła. No i wysłano ją na emeryturę. W jakim wieku? No właśnie. Parę miesięcy po tym ZUS przysłał informację, że nie może płacić emerytury, bo nie ma wieku emerytalnego. Na szczęście mama po tym zwolnieniu ze szkoły podjęła pracę jako korektor w PWN-ie, w wydawnictwach naukowych. No i dzięki temu mieliśmy za co żyć. No ja chodziłem do szkoły. Udało mi się ukończyć najbardziej zasłużone liceum poznańskie, czyli Maryjkę, zanim przerwano jego działalność po mojej maturze. Oczywiście po 56 roku, jak wypuścili Gomułkę z więzienia i nastąpiła mała odwilż, to komisja przyznała, że niesłusznie mamę zwolniono, że było zapotrzebowanie i że mogło uczyć. No ale potem już też tak zapychano nią raczej dziury, aniżeli nie miała właściwie takiego stałego, dobrego zatrudnienia do końca. Zawsze. Czy mogę wejść w słowo? Czy wiąże pan fakt zwolnienia mamy z jakąś świadomością nie, o jej mężu? Tak, wybitnie. Myśmy byli zawsze przez pochodzenie. Wtedy pierwsza sprawa w ankiecie poza nazwiskiem to było pochodzenie. No, pochodzenie inteligenckie to już było źle. No a jeszcze wojskowy, no to już było kompletnie fatalne. Ja też zdałem maturę tylko dlatego, że nie zdążono całkiem skomunizować tego liceum. U nas uczyli nauczyciele przedwojenni, nawet fizyk profesor Węgrzynowicz sprzed pierwszej wojny. Stopniowo oczywiście do kadry wpychano działaczy komunistycznych, między innymi Klarę Jędrzejczak, która później była szefem tego marksistowskiego uniwersytetu, czy jak to się nazywało. No ale nie zdążono całej szkoły, w związku z tym zdecydowały się władze, że w 50 roku zawieszono działalność szkoły w ogóle. Jak ja, no, nie miałem wyboru, bo przecież matka zarabiała niewiele, ja nic. Poszedłem do Wyższej Szkoły Inżynierskiej. No i po egzaminach okazało się, że wisiały trzy listy. Tych, co zdali i są przyjęci, tych, co nie zdali i trzecia lista tych, co zdali, ale z braku miejsc się nie dostali. Oczywiście ja byłem na tej liście. No, napisałem odwołanie do ministerstwa. Oczywiście otrzymałem grzeczną informację, że mimo wszelkich starań nie widzę, bo miejsca nie ma i trudno. No, to napisałem jeszcze jedno odwołanie na ręce ministra. Rapacki wtedy był minister. Już bez nadziei, że cokolwiek załatwię. I poszedłem porozmawiać. Było technikum na placu Bergera obok szkoły inżynierskiej, technikum mechaniczne. I tam uzgodniłem, że, bo wiedziałem, że matura to nie jest zawód. Uzgodniłem, że przyjmą mnie na ostatni rok i będę przynajmniej miał technika, jak skończę. Ja mam jutro iść na pierwszą lekcję, a po południu przychodzi do nas
jakaś nauczycielka, którą mama z daleka, z dawna gdzieś tam znała, ale nigdy z nią nie utrzymywała stosunków. I ona przyszła, ja przyszłam panią odwiedzić i tam rozmawia i rozmawia. I w tej rozmowie mówi, niech się syn jutro zgłosi do dziekanatu. No to ja pędzę rano do tego dziekanatu. Sekretarka, wyciąga mi indeks i mi wręcza indeks. Pytam się, jak to się stało? Nie pytaj, tylko idź na wykład. No i tak się dostałem. Musiał te moje drugie odwołanie dostać w ministerstwie do ręki jakiś urzędnik nie bardzo jeszcze z władzą związany i postanowił mi jakoś pomóc, że pewnie zadzwonił do kogoś znajomego w Poznaniu i tą drogą mnie tam przyjęto w ogóle na studia. A proszę powiedzieć, bo w takich oficjalnych dokumentach, wiadomo, o czasie życiorysy, prawda? Tak. Podania. Co pan pisał o ojcu? Zawsze, że zaginął na terenie ZSRR. Mhm. Rozumiem. Czy inni też tak pisali? Znali panów za spodobą? Nie wiem. Nie wiem. Mhm. Chyba się za bardzo na ten temat nie dyskutowało, wie pan. Rozumiem. A sądzi pan, że ten zapis też już naprowadzał władzę mimo wszystko, o co chodzi? Proszę pana, w czasie studiów mieliśmy jeden dzień zabierany na tak zwane studium wojskowe. Nawet... No i ja tam czasem podpadłem, nie będę zbytnio, wie pan, może nie za bardzo przestrzegający przy reguł działania wojska. Czasem szedłem na karny apel. Aż któregoś dnia zawołał mnie pułkownik, który był szefem tego naszego studium. I on mi tylko powiedział, słuchaj, wiesz, kim był twój ojciec. Nie podskakuj, bo jesteś na widelcu. Czyli doskonale wszystko wiedzieli. Nie podskakiwał pan już? No, trudno w tym wieku być całkiem uległym, zwłaszcza w czasie na przykład, bo nam zabierali miesiąc czasu i do Biedruska na ćwiczenia, no to trudno tam czasem być bardzo uległym. Mhm. Ale na szczęście również naszymi również dowódcami byli nasi koledzy, trochę starsi po wojnie, gdzieś tam mieli już jakiś etap służby wojskowej. Mhm. Jeszcze króciutkie pytanie, czy w czasach tego PRL-u, jak w latach 50., kiedy już troszkę było jednak luźniej, zwłaszcza dla pierwszej Solidarności, czy pan się jakoś angażował w jakieś takie inicjatywy upamiętniające ofiary Katynia i Wschodu generalnie? Proszę pana, inicjatyw do czasu Solidarności raczej sobie nie przypominam. Były jakieś msze, powiedzmy, to się chodziło, ale jakichś takich innych inicjatyw nie było. Sprawy Katynia były raczej mocno przyciemniane, przytłaczane. Solidarność ponownie wróciła. Bo dopiero jak Solidarność zaczęła działać szerzej, to wtedy dopiero ta pamięć była głośniej. Pamięta pan jakiś przykład? Bo wiem o wystawie, która była na przykład na dworcu zorganizowana przez ludzi Solidarności. Wystawy o Katyniu. Proszę pana, jeżeli chodzi o wystawę, no to myśmy z żoną przygotowali pierwszą wystawę w poznańskiej szkole, a odbyła się ona w 5. liceum. Tutaj. Ania, to był rok 89. Tak, 89. To wiem, że to była pierwsza wystawa w szkole zorganizowana tutaj. Później było więcej. No, na przykład pamiętam wielką wystawę w szkole 34 na Batorego, kiedy tam zmieniała szkoła
patrona z wojska, z Ludowego Wojska Polskiego na Wojska Polskiego, to myśmy tam też tworzyli wystawę. Potem jako już w Stowarzyszeniu Katyń, no to żeśmy już wtedy robili wystawy w różnych miejscach, jak tylko ten temat był gdziekolwiek wywołany. No i przede wszystkim podjęliśmy działania w tym Stowarzyszeniu Memorabus. Nie? To bardzo ważna, moim zdaniem, działalność. Szkoły się w to włączyły bardzo energicznie. I to będzie mieć przyszłość, tak? Bo to się... Nam zależy na tym, żeby ta sprawa nie była jakimś takim nie do przebycia dołem między nami a innymi narodami. No to przecież nie widzę narodów, tylko ustrojów politycznych. Przecież co tu dużo mówić? Rosjan tam leży 20 milionów.